pierwszy mecz, który utkwił mi w pamięci, jakieś klisze, no nie cały mecz, ale gdzieś tam jakieś obrazki, klatki z tego meczu, to jest mecz Górnika Zabrze z Realem Madryt, rok 1988, Stadion Śląski. Pamiętam, że z Zabrza do Chorzowa jechaliśmy maluchem od ojca. Sam mecz, gdzieś tam miejsce wysoko, z którego praktycznie nic nie było widać, ale wujek miał lornetkę, Hugo Sanchez strzelił bramkę. No ale to był ostatni wielki mecz tego Górnika w europejskich pucharach. Na pewno ten mecz, który jeszcze, a już zawodowo po przyjściu do Górnika, no ja myślę, że ten sezon kilka lat temu, gdy powróciliśmy do Ekstraklasy, ten pierwszy mecz z Legią, wygrany tutaj z bramkami Dani Suareza i dwiema Igora Angulo, później ta wielka moda na Górnika, ta pasja, ta energia, która się tu pojawiła, ostatni mecz sezonu wygrany z Wisłą Kraków 2-0 i awans po 24 latach do europejskich pucharów, no coś pięknego, no ale były też przeżycia smutne, tak? To już niemalże na początku tej mojej drogi głównego spikera Górnika Zabrze porażka. Mecz z Polonią Warszawa tutaj nam w ostatniej kolejce, gdzie jeszcze mieliśmy jakieś szanse na to, żeby się utrzymać. Niestety Górnik spadł. Po tym meczu z Ekstraklasy mnóstwo kibiców wtedy pojawiło się na płycie głównej. Były łzy, było wiele, wiele emocji. No i był smutek, wielki smutek. No, życie spikera to nie tylko radość po bramkach, no z tego się spikerów kojarzy, pamięta, ale to też są sytuacje smutne. Tak jak wspominałem po spadku ukochanej drużyny, są też sytuacje trudne, gdy nie daj Boże trzeba interweniować z jakimiś komunikatami. Na szczęście takich jest naprawdę, naprawdę coraz mniej, dużo mniej niż kiedyś. I teraz w dzisiejszych czasach spikerzy mają naprawdę już duży komfort pracy, nie musząc przywoływać kibiców do porządku, bo na stadioniach jest bezpiecznie i dominuje naprawdę fajna atmosfera. Przez te 15 lat jako pracownik klubu poznałem mnóstwo piłkarzy. Poznałem legendy zabrzańskiego Górnika. Dla mnie zawsze takim największym autorytetem będzie pan Stanisław Oślizło. I pamiętam, właśnie to były też moje pierwsze momenty w klubie. Przychodziłem w wieku 25 lat do Górnika Zabrze i gdzieś tam po dwóch tygodniach stażu zaczepił mnie pan Stanisław i mówi: a ty, Bartek, ile ty masz lat? 25, mówię. No to na Old Boya za mało, ale wiesz co, bo jedziemy na turniej, no a ktoś tam wypadł, czy mógłbyś z nami pojechać? No to pojechałem. Fantastyczne przeżycie, bo po tych piłkarzy świetnych z lat 80. mistrzów Polski poznałem i postawiono mnie na obronie u boku pana Stanisława Oślizły, który jeszcze wtedy trochę młodszy, to praktycznie w każdym meczu Old Boyów brał udział jako kapitan. Grałem, starałem się najmocniej jak potrafiłem. Myślę, że jakoś tam bez większych błędów wybrnąłem ze wszystkiego, no ale dzięki temu, że pan Stanisław nadrabiał to, co gdzieś tam skiksowałem albo popsułem, wszystko się udało i po turnieju pan Stanisław powiedział: no to teraz jesteśmy już kolegami z boiska i mimo różnicy wieku przechodzimy na ty. No, poczułem wtedy wielką dumę. Wielu piłkarzy z tego właśnie pokolenia, złotego pokolenia Górnika Zabrze. Świetny kontakt również z wieloma zawodnikami, którzy gdzieś tam w tych ostatnich kilkunastu latach grali. No szczególnie z tymi, którzy grali dłużej, którzy tego Górnika mają w sercu. No na przykład po każdym wygranym meczu otrzymuję wiadomości gratulacyjne od Krzysztofa Bukalskiego, naszego byłego kapitana, który gdy może przyjeżdża na mecze, no gdy nie może, to kibicuje sprzed telewizora. Fantastycznie wspominam też już jako rzecznik prasowy takich piłkarzy jak Igor Angulo, Szymon Matuszek, którzy byli wzorami profesjonalizmu, jeżeli chodzi o podejście do tematów medialnych, o kontakty z dziennikarzami, z prasą, z mediami, ale tak naprawdę no, wymieniać mógłbym przez
2-3 godziny, no to z każdym z tych piłkarzy no wiążą się jakieś naprawdę pozytywne i piękne wspomnienia. Tacy górnicy, którzy wyglądali, jakby na mecz przyjechali prosty praktycznie z kopalni.